Kolejny pojazd z ZGK Cieszyn. I to już jest najstarszy pojazd, 98 rok produkcji. Autosan H935, tak zwany psiukacz. Jest troszeczkę zmodyfikowany, ponieważ oryginalnie fotele powinny wyglądać tak jak te po prawej stronie, czyli z takimi poprzeczkami. Tutaj po lewej ma zamontowane fotele znane z Jelcza PR110 oraz Jelcza M11. Także tu delikatna modyfikacja. Stan autobusu no, oceniam powiedzmy na dobry. Mógłbym powiedzieć, że idealny, ale do ideału to mu troszkę brakuje. Jest na pewno w dobrym stanie, ładnie zachowany. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, bym zainwestował w położenie nowego lakieru, ponieważ wydaje mi się, że lakier jest matowy, bo jest to renowacja. Mamy tutaj nagrzewnicę stosowana m.in. w Żukach, w Nysach nagrzewnica na nogi kierowcy, dźwignia zmiany biegów. Tutaj mamy sterowanie, zaraz właściwie zobaczymy czym, bo mówię, siedzę w nim któryś raz z rzędu, ale do tej pory nie nagrywałem obsługi, tylko nagrywałem sam autobus. Wskaźnik poziomu paliwa znany z Żuka, z Nysy, ze Stara, czyli bardzo typowy. Wskaźnik ciśnienia oleju. Tutaj mamy prędkościomierz i licznik kilometrów. Wskaźnik temperatury wody. Wskaźnik ciśnienia w pierwszym i w drugim układzie pneumatycznym. Wentylatory. Guzik, który nie wiem do czego służy, także lepiej nie ruszać. Tutaj mamy pewnie coś na wzór. O tak, to jest przełącznik do uruchamiania świateł. O, tutaj widzicie taki pstryczek znany, także m.in. z Żuka. Dźwignie kierunkowskazu sygnału dźwiękowego. Tutaj druga dźwignia to są światła mijania, przełączanie ze światła mijania na światło drogowe. Starter, światła awaryjne. Jest to dość ciekawy pojazd. Jest ich jeszcze, można spotkać w ruchu liniowym, m.in. w MKS Jasło. No i tutaj mamy wiatraki, przyciski od podświetlenia, światła przeciwmgielne i podświetlenie kabiny. No i to by było na tyle. Jeszcze mamy tutaj starter. Tu mamy w podłodze chyba gaszak. Natomiast starter jest... O, tu mamy guzik do uruchamiania autobusu. Także taka ciekawostka. Kacper, to są guziki do drzwi, nie? Tutaj. Chyba tak. Tak, no i tutaj mamy guziki do sterowania drzwiami. To się tak dopytywałem, bo wiadomo, na przestrzeni lat w tych autobusach były różne rzeczy zmieniane. No i tutaj bileterka. Także jeśli chodzi o obsługę H935, tak to wygląda. Jeszcze przejdziemy sobie na zewnątrz, popatrzymy. Mogłem coś powiedzieć źle, ale tutaj się nie gniewajcie. Nie bardzo miałem się kogo dopytać, bo ten autobus rzadko wyjeżdża. Kierowca, który mi jeździł na ogół, to akurat dzisiaj go nie ma. Został wyciągnięty właściwie na naszą prośbę w związku z organizowaną imprezą właśnie daną. Poprosiłem o wyciągnięcie go z garażu, żeby pokazać innym miłośnikom. Że tak wygląda, drzwi harmonikowe. Stąd też nazwa psiukacz, bo dość ciekawy dźwięk wydawały przy otwieraniu. Teraz nie będzie słychać, bo powietrza nie ma. Zamknę go tylko, żeby się właśnie woda nie nalała, jakby czasem deszcz zaczął padać. Produkt Sanoka. Lata produkcji. Końcówka lat 70. do bodajże 2000 roku w praktycznie niezmienionej formie. Widzicie, wszystko fajnie, tylko niestety tutaj ma lakier taki dość matowy, on się teraz błyszczy, troszeczkę go przepolerowali. Blacharsko jest ok, natomiast mówię, no ja bym go osobiście pomalował, zresztą nie moje kolory, bardziej mi się podobają kolory kremowo-czerwone. No i ma to, co na przykład już ma część tych psików zaspawanych, czyli tutaj miejsce na numer kierunkowy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o obsługę Autosana H935, tak zwanego psiuka.